Poprzednio w Darksiders. My king, what would you have us do? Suffer. Too long you have slumbered. Too long you have forsaken your duty. I have no more use for you. What is this? I don't like being toyed with. They failed me. But you have earned my gratitude. I will send you to one in my kingdom who knows the way to the Well of Souls. But first, there are demons that you must face. I've already faced and killed many. Not like these. There is great power bound in that amulet. But your shame stays its unlocking. I regret nothing. Oh, I can see beyond your flesh to where the true battle rages. This has been the journey so far. The king's need was exceeded by anger. Those who would help were destroyed. But from their deaths, a new power, drawn from sin, and an army that would live once more. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony, Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Darksiders Definitive Edition. I na samym starcie pozdrawiam wszystkich Maćków z Goleniowa i Piotrków z Nowej Soli, jak to, żem się z nimi wcześniej umówił, hehehehe. Pozdro dla kumatych, mówiąc krótko. Powiem, że sprawdziłem, że to, że się nie chciały te otegować, te fast travel, że to może być taki drobny błąd. O, to w ogóle to co dało. Nieźle. Ale już teraz powinno to na spokojnie zadziałać. To rozdział Księgi Marmy też z chęcią spylił, ale chwilowo to ja nawet nie wiem, gdzie mogę znaleźć tą kryptę, więc jak to poczeka trochę, to się nic nie stanie. Okej, pierwsze piętro i dobra, sprawdźmy, czy mogę teraz się wrócić. Na przykład na... No, na przykład do wyłomu. Tak, mogę. Dobra. Tyle dobrego. Ponieważ teraz, mając rozdzielacz duszy, będę w stanie wreszcie... No tak, myślę, że to jest dobre określenie. Wreszcie, bo niestety nie mogłem tutaj lordów przyzwać, ale mając rozdzielacz duszy, mogę sobie tutaj postawić ciało śmierci. Tutaj jedną połówkę. Tutaj drugą połówkę. I dzięki temu zebrać tę skrzynkę. O, na granicy zasięgu jestem w ogóle. Okej, straszliwa maczuga i eliksir zdrowia, którego nie wezmę, ale mogę sobie chlupnąć. Ty tam w ogóle jak fajny efekt na to ciało jest nałożony. Dobra. To niech wraca. Dobra, dobra. A teraz tak, nie, tutaj, teraz żeby znacznik mi tutaj pozostał, to wrócić do miasta i jeszcze przejdę się na wiekuisty tron, bo jestem ciekaw, czy będzie tam ktoś miał coś do powiedzenia. Na przykład kanclerz, z którym, pogadaliśmy sobie troszkę, nie? Ale okej, wracamy do miasta umarłych. Okej, i lecimy po ściance w górę. W górę. Boli mi to, że nie mogę tak jak wojna, wiecie, tak szybko się dosunąć po tym suficie, tak w przód. A, okej. Ale naprawdę zaśnieg tej łapy jest naprawdę dziwny. W sensie ona raz jest krótka, raz taka wielka, żeby... Że to tak trochę to wydaje mi się być tak typowo dopasowane do tych sekwencji platformowych. Dobra, to jest które? Ciągle drugie piętro. No dobra.
Skrzynka. A w niej tylko kasa. Okej. Lecimy dalej. Okej, co mamy tutaj? Czeka. A, to te. Zmory. Kurde, mam blokowany ten najlepszy, czy tą najlepszą wersję żniwiarza. Mam kontrę ze żniwiarzem, a nie umiem sobie wyczuć momentu na tę kontrę. Okej, tą sobie mogę przyciągnąć. Tyle dobrego. Dlaczego nie mogę sobie jeszcze bardziej zwiększyć szansę na egzekucję? To tak boli. Ale dobra, to ja w sumie coś zrobię. Tu mogę puścić, czy puścić, mogę sobie stanąć po prostu. Co teraz? A, i tam się otworzyło. Okej. No fajnie, że się otworzyło, tylko jakby co ja mam z tym zrobić wielce? Tu jest wajcha. Czyli tu jest krata, czy...? Tu była krata, ale chyba ją... tą dźwignią tam otworzyłem. Aaa, proszę, proszę. Okej, już wiem. Ponownie rozdzieracz duszy pójdzie w ruch. I tak, postawię sobie to ciało tutaj, bo na logikę połówka powinna też móc się dociągnąć, znaczy powinna, no w sumie może, bo już próbowałem kilka razy. I da się. Więc dobra, połóweczka ta. Niech to obróci. Ta połóweczka niech to obniży. Teraz tutaj powinno być przejście. Tylko pytanie, czy dalej, czy... Okej, jest walka, to jest pewne. Dobra, zmieciona. Z powierzchni ziemi. Okej, tutaj mogę iść w górę, ale tutaj idę głównie chyba po tą monetę tylko. To raczej nie ma nic fabularnego. O kurde, to jest... O, ty... Jak ja tego nie zauważyłem? Nie zauważyłem, no nie sprawdzałem nawet. Etugod. Kurde, chociaż myślałem, że ten Renagod to będzie, a nie Etugod. Łap się tego ciała. Ale fajnie, że w ogóle do latarni. Że nie do ciała, tylko konkretnie latarnię łapie. Ale dobra, co to tutaj takiego jest? Poza tym, że kolejna walka. Znaczy walka, taki krótki pojedynek, powiedzmy. Kurde, ona jest najlepszym przeciwnikiem, żeby wypróbować sobie tę kontrę ze żniwiarzem. Ale ciągle mi to nie wychodzi. Dobra, jestem na granicy. Ty, chyba kamień słyszę. Tak jest, dobra. To pyk, bang. To ciekawe, czy poleciało do mnie, czy też do tego działa. Okej, tutaj mam dźwignię, czy tam przycisk. To się... A, dobra, to się też obniżyło. A, nie, jednak nie. Dobra, wait a minute. To nie, to bez powodu tak nie jest zrobione. Nie mam tu gdzieś aby tej? Kulki takiej? No oczywiście, że jest. Ajajajajaj, a wystarczy czasem pomyśleć. Dobra. Nie, oj, nie chciałem eliksiru.
No już dobra, trudno. Dobra, ty lecisz tu, ty bier to. Bier tego czynią bucha i po prostu rzucanko będzie w guziczek. I powrót. Okej, nawet fajny rzut kamery. Pewnie tak przystosowane, bo pewnie twórcy myśleli, że gracz będzie właśnie tam miał ciało śmierci w tym rozdzielaczu jakby puszczone, ale nie mocno czekać. Dobra, tutaj tym razem nie jest nic schowane. Dobra, lećmy, lećmy. Dobra, tu jest kolejny guzik. Tutaj nic nie ma. Na, o, czekaj, czekaj. A nie, na górze też nic nie ma. No dobra. No to dalej. Tu mogę pociągnąć, czy wcisnąć po prostu w ścianę te... dźwignią guzik. Okej, to jest... to jest gdzieś tu i to jest jakby dalsza część chyba. Czekaj, nie, bo jak tutaj idę, to... A, to jest to miejsce! Dobra! Dobra, czyli to jest skrót, mówiąc krótko. Czyli de facto... Nie, czekaj, bo jak pójdę... Nie, bo jak pójdę tu, to wtedy gdzieś wyląduję w tym miejscu. Dobra, to nie macie, bo już chciałem się cofać po tę skrzynkę, ale... bez sensu by to teraz było. Dobra, idziemy tędy. O nie, kurde, nie wydawało mi się. Słyszałem ten kamień gdzieś. Gdzie? Tutaj? A może mi się wydawało? No, mogło mi się jednak wydawać, kurde. Dobra, trochę hajsu. Już mam 66 tysięcy. Nie tak źle. Huh. No dobra, czekaj, co mnie czeka dalej. Ciekawe, na czym się te łańcuchy trzymają. Hm. Dobra, kolejne drzwi w takim razie. Dobra. To miejsce znamy. Bardzo dobrze znamy. Swagerskie lądowanie, które mogło bardzo źle, bardzo też dobrze się spieprzyć, ale na szczęście udało mi się wycelować. Dobra, kamyka nie ma. O, ale będzie walka. No nie, znowu oni. Jezus, ile można? A, trzy zmory i trzy te większe typy. No, i tak jak egzekucja. No nie, znowu! Jezu, ale mnie będzie ten gościu irytował. Nieumarły generał. Generał zadychę, kurna. Okej, okay, jego niestety nie mogę odtegować sobie. Kurde, daj mi zrobić ten grzmotnięcie żniwiarza, gościu. Za duża pauza, za duża pauza. Serio zablokował to? Słabeusz, ja ci dam Słabeusza. A żniwem chcesz?
Oj, cyk, egzekucja, prosto ci w pysk. O, pięknie. Dobra, tutaj. Same jakieś takie zwykłe rzeczy, no to... Nie ma się co cieszyć. Czy to jest co? Dręczyciel. Nawet mówiąc krótko, jest to taki trochę reskin tego, co już było, nie? A to jest po prostu... To jest tak naprawdę pierwszy boss, z którym wojna mierzył się na ziemi. Nie, pierwszy, nie, drugi właściwie, drugi boss. Bo nie liczę oczywiście stragi na początku. Jezu, jakie to jest tankowate. Żyj ołów. Szkoda, że to niewiele mu robi. Ej, ja go nawet nie widzę, jak go namierzam. Nie wiem, kiedy dobrze ataku unikać. Bo czy już jest do, na przykład, egzekucja możliwa. Dobra, ten już jest do echu. Czekaj, a wybuchał? Nie, ale chyba zatruwał... Nie, jednak nie. Okej, tutaj do... Do sprawdzenia jest, są te budki. Dwóch naraz? Nie, czyli pojedynczą będą szli. No to na tego jednego sobie będę musiał zostawić to. Poteczka w takim razie. No, żniwiem go za spam, jak będę musiał. O, teraz żeś się pojawił. To żniwo na dwóch. O, egzekucja! Bardzo ładnie! Nie, ale to jest naprawdę bardzo kreatywne wykorzystanie broni przeciwnika przeciwko niemu samemu. Dobra, tutaj co? Okej, niby coś mocniejszego, coś lepszego, ale to już zweryfikuję. Kurde, nie tą płotę wykorzystałem. Ale dobra, niech będzie. Keep firing. UHP, no to lecimy ze żniwiarzem w takim bądź razie. Kurde, czemu ta postać żniwiarza ma takie te... liche ataki w ogóle? W sensie, jedną tylko opcję ataku ma. Albo ta kombinacja na tym... Albo kombinacja ta szybkich ataków, albo... takie podrzucenie do tego, do góry. Pokaż mi, są tu jakieś? Ogólne, żniwiarz... No nie, no kurde, myślałem, że akurat co jak co, ale żniwiarz już na tym levelu, którym jest, to będzie miał trochę więcej ataku. No ale nie, no. Jestem tak troszeczkę rozczarowany tym, jeśli mam być szczery. Kurde, o wiele lepsza rzecz. Nie to, tylko to. Nowe mi postać. Tylko sobie najpierw jeszcze otworzę drugą skrzynkę. Okej, 20 minut to trwa. Rękawice gorsze, poteczka. Teraz mi to pokaż. Okej, po broniach nie ma co patrzeć. Tutaj... No, broń tylko 13 punktów skacze, a poza tym to nic takiego. Dobra, ja mam teraz na sobie to. A to... Obrona bardzo słaba. Doświadczenie plus 6%. O, to jest ogólnie lepsze. Nawet ma lepszy mnożnik doświadczenia, więc to od razu leci na wymianę. Tutaj plus 6% doświadczenia, zużycie gniewu, tu i tu. No nie, jakby tu jeszcze było to doświadczenie, to może bym to wziął, no ale... Jako, że nie ma, no to nie ma co brać. Karmimy kosy w takim bądź razie. Buty od razu lecą, no to
No, proszę bardzo. A to? Nie, to ciągle mało. Tak prawie. To już wolę dać to. O, i pyk. Szansa na egzekucję leci w górę. Jak miło. Ej, w ogóle nie widać tej szansy. A nie, dobra, tu jest. Po prostu tam jest za dużo. 45% szans na egzekucję mam. O kurde. Ajajaj, nie mam kos. Dobra, to w takim razie teraz to postoi trochę. Bo niestety nie mam kos, żeby sobie wymienić. I wyciepać broń. Tu nie ma nic. A to trzeba iść w górę. No, oczywiście. No, nie gadaj. Tu nie ma co się rozglądać nawet po bokach, bo tu nic nie będzie. No, w każdym razie bardzo bym się zdziwił, gdyby faktycznie coś tu było. W górę, w górę, w górę. Tutaj, w górę, w górę. A to czemu nagle tak przyspieszyło? Co tak drze pysk tutaj co chwilę? Trzecie piętro miasta umarłych. No dobra, super, ale jakby... Coś ja wiem, że jakiś quest można tutaj zdobyć na czwartym. Tylko nie bardzo wiem, w którym miejscu konkretnie. Słyszycie, jak tutaj co chwilę coś drze pysk? Jakoby to przeciągnę... O, to teraz, słyszeliście? Mapa? Mapa. Dobra. Pokaż mi to. Jak to wygląda. Okej. Okay. Pięć pięter, gdzie piąte to jest tylko takie małe coś. Czwarte z zamkniętymi drzwiami. Okej. Okay. Piąte takie coś. Czy trzecie? Oho. Walka. A, takie nieumarłe tyrany, to ja na śniadanie zjadam. Ludzie, bądźcie tu poważni. Ej, żyćko, na wszelki wypadek, jakbyś trafiła jakaś poteczka fajna. No i pyk, egzekucja. I pyk, egzekucja, proszę bardzo, panie. Bardzo, o, jeszcze kosy wypadły, jak miło. Dziękuję ci, tyranie. No, także... Wyposaż. Ej, ale zajebiście wyglądają. Nowy wygląd dla koz właśnie znalazłem. Jakbym mógł zmieniać sobie ich wygląd, to dałbym ten. Zajebiście wyglądają. Dobra, wyrzuć. Wyposaż. I nakarm. O, jeszcze bardziej szanse na egzekucję. O 3% podbita. Po kolei. Jeszcze szansa na egzekucję do... O, już 50% szansa na egzekucję. Lubię, lubię. I proszę bardzo. I jeszcze. I 53% szansa na egzekucję. Bueno. Buffować to dalej. Za chwilę będę miał, kurde, 70% szans na egzekucję i co drugi typ będzie mi padał. O kurde. Plugawiec. Czekaj, jego to trzeba było w jedynce ostrzelać najpierw. Aj, skończyła mi się ta. No ej, co jest? A, dobra, muszę jednego fokusować, żeby mu to całe zdjąć.
A chyba, że im to schodzi po prostu po czasie, nie wiem. Oj, pyk, egzekucja, proszę bardzo. Też mu łeb urwał, nice. Ej, ale to jest cudowne. Wchodzi, urywa łeb, miażdży go w łapie. Cudne. Wojna tylko wyrywał łapetynę. I gościu po chwili wybuchał, a tak? Nice. O, licz. Super. W sumie chciałbym zobaczyć... O, nawet trzech chyba. Trzech? Tak, trzech. Nawet chciałbym zobaczyć, kurde, tego, egzekucji na liczu. Cienie się wiją. Nice. Aj, aj, a to tylko na tych, kurde. Kurde, przez to, że są te pomioty, to o, pyk, dziękuję bardzo, pyk. No, taka rzutka, kurde, myślałem, że coś lepszego, znaczy lepszego, no, nie powiem, że to jest złe, nie? Bo wygląda fajnie, no ale... Myślę, że jakiś lepszy pomysł będzie na tą egzekucję, nie? Dobra, kończymy typa, a ja robię sobie pauzę, bo trzeba porobić coś jeszcze, ale dla was to będzie dosłownie nic. Jakaś krótka chwila. Drobne cięcie. O, nawet był checkpointik, bardzo ładnie. No, to my się widzimy za chwilę. No, i już wróciłem, siemano. To poszło zaskakująco długo. Ale niestety trzeba pracować, bo hajs sam się nie zarobi. Dobra, gdzieś tu jest... A, skrzynia jest po prostu na dole. Są żuki czy tam skarabeusze. A dalej muszę iść. No ale są rzeczy ważne i ważniejsze, nie? Co? A, nieumarły skarabeusz. Tak po prostu się nazywa to przeciwnik, spoko. No to jest jak sędzia po dziabie, bo to jest po prostu darmowe leczenie. A, i to jest w ogóle fajne wejście na górę, także spoko. Dobra. Otwieraj to. O, są kosy. Oczywiście są słabsze. Dobra, wróćmy do tego, bo to mi się najbardziej przydaje teraz. Ale mogę dzięki nimi nakarmić jeszcze bardziej moje aktualne kosy. Serio, ale dlaczego... Ja rozumiem, że są rzeczy, wiadomo, do kupowania, ale czemu o tym jedni nie pomyśleli, żeby zmienić wygląd tych broni? Już... Bo ten aktualny wygląd kos nie jest taki, wiecie, mega paskudny czy coś, ale kurde, no te, co znalazłem chwilę wcześniej, dla was chwilę wcześniej, wiecie, które, te, które wymieniłem, żeby móc powtórzyć ten reset karmienia kos. No kurde, one tak zajebiście wyglądały! O! Okej, myślałem, że jakiś boss fight, ale chyba jeszcze nie. A, jesteśmy... Tak, chyba jesteśmy dokładnie nad tym. No, fajne rzut kamery, spoko. Chyba jesteśmy dokładnie nad tym, co się zastanawiałem, dokąd te łańcuchy prowadzą. Dokładnie na tym pomieszczeniu chyba jesteśmy. Dobra, kolejny skarabeusz out. Kolejne leczenie dla mnie. Dzięki temu. Dobra, tam coś pod sufitem będzie do ogarnięcia. Kolejne leczenie. Dziękuję. Chyba. Tak, zabiłem go. Nie widziałem tych zielonych dusz, nie? Okej, tutaj skarabeusz. Tak się rozglądam za kamykami albo za kolejną stronicą Księgi Umarłych, leżącą sobie tak po prostu na widoku. Bo już znalazłem w tym mieście trzy takie. O, proszę bardzo. No dobra. No nie, no pusto. Tylko skarabeusze tutaj są, nic więcej. No,
ale one tyle co nic mi zadają, a jeszcze mniej expa mi pewnie dają, ile dają mi coś w ogóle. Och, przepraszam. Więc nie ma co się tym zbytnio przejmować. Okay, myślę, że tak przy dobrych wiatrach może uda mi się skończyć to miasto Mary w tym odcinku. Mam taką nadzieję w każdym razie. Dobra, jest pomiot, czyli gdzieś tu prawdopodobnie jest Lich. Albo i nie. Albo tak po prostu się tu spawniły. Bez powodu. Dobra, tu widzę, że nic takiego nie ma. W ogóle, czemu ja muszę wejść na ścianę, żeby się do tego przyciągnąć? Czemu nie mogę od razu się przyciągnąć z parteru? O, to jest dobre chyba określenie. Po prostu stojąc na ziemi, nie mogę się tego dociągnąć i od razu się zacząć wspinać w górę. No czemu? Trochę to dziwne. Jeśli mam być szczery. Okej, okay, dobra. Tam jest do wciśnięcia. Plus tutaj gdzieś jest skrzynia. Zakładam, że tam. Tam jest skrzynia. Dobra, to widzę, że rozdzielacz duszy po raz kolejny pójdzie w ruch. Okej, okay, mam teraz taką głupią przekminę trochę, ale muszę to sprawdzić. Bo to się obraca, ale czy ja jestem w stanie tam... Jak podaje Gazeta Prawna, prawo zgodnie z kodeksem wykroczeń za używanie... Cicho, siedź! Proszę cię, ktoś o zdanie. Czemu się w ogóle włączył? Ale wiem, że tutaj da się jakiegoś questa, wspominałem już o tym wcześniej, ogarnąć i to chyba jest... Tutaj, bo to jest czwarte piętro, tak? Tak, czwarte piętro i to jest ta miejscówka, którą widziałem. Więc teraz taki test ode mnie. O, na przykład tutaj mogę od razu lecieć, a czemu tam nie mogłem? Bo ja tutaj muszę normalnie iść w tym kierunku. A co się stanie, jeśli teraz się przemienię? O, jest coś. Jest jakaś miejscówka. I trzeba przyznać, że jest dość sprytnie ukryta, no bo umówmy się, ilu graczy sprawdzi w taki sposób to. Okej, okay, moneta. Tak cicho liczyłem jednak, że będzie tutaj stronica, bo to jest idealne miejsce na ukrycie stronicy Księgi Umarłych. Dobra, tu już jestem lekko poza zasięgiem, widzę. Kasa i jakieś słabe kosy. Tutaj nic. O! Jest! To jest przenos questa! Gnom Gnomada. Tajemniczy pomnik gnoma pozostawiony przez Gnomada. No, to jest sekretny quest, który właśnie da się tutaj odblokować. Trzeba znaleźć 4 takie gnomy ukryte gdzieś w świecie gry. Okej, no w sumie wykorzystałem kilka wcześniej. Większa odporność do doświadczenia. Obrona słabsza. Ale nie, biorę to doświadczenie. To doświadczenie naprawdę mnie urzeka. No, szkoda tylko, że jest to niebieskie, a nie na przykład fioletowe. No ale nie można mieć wszystkiego, nie? Dobra, tu... A w sumie chyba nie potrzebuję tutaj od razu mieć dwóch tych palonych. Tak myślę. Nie, bo to jest po prostu na wciśnięcie. Okej, to się otwiera. Okej, nie słyszę żadnego timera ani nic. Okej, okay, dobra. Wróć mi do tego ciała. Bo tą skrzynię i tak sobie zabiorę, ale żeby już nie tracić... Znaczy nie tracić, no żeby od razu móc iść dalej, to sobie tutaj użyję rozdzieracza duszy. I dobra, ta połówka zostaje, a ta połówka idzie nacisnąć przycisk. Tak więc w górę.
I powrót na guzik, co otwiera mi tutaj przejście do skrzynki. A w skrzynce jest... Kurde, jestem teraz trochę zawiedziony. Czemu tylko hajs? Ja rozumiem, że to jest zwykła skrzynia, no ale bądźmy trochę poważni. I 36 minut, czyli chyba nie uda mi się jednak ukończyć w tym odcinku Miasta Umarłych. No chyba, że mocno go przedłużę. No ja w sumie nie ma co... Kurde, co teraz chciałem powiedzieć? Nie wiem czemu chciałem powiedzieć, nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca, ale nie bardzo mi to teraz pasowało. Okej, tam jest przejście. Trzeba zniszczyć. Tu jest zamknięte. No tam nie przejdę. No to trzeba otworzyć w sumie. Za co teraz? Nie wiem, może jest tutaj ta bombeczka do odstrzelenia? Nie. Niestety, ale nie. Może z tej strony? Nie, tędy przyszedłem. Tutaj nie ma ani dojścia, ani niczego. O, plus tutaj mogę dojść z poziomu parteru. No, parteru tego piętra. Okej, tam jest bombka. Tylko jakby... Jak mam to odblokować? Dobra. To jest akurat fajne, bo mogę na przykład teraz tą połówką śmierci sobie tutaj zeskoczyć, ogarnąć, co jest po drugiej stronie, a jak mi... I nie muszę w ogóle tracić czasu potem na ewentualny powrót, nie? Ale tu widzę, że nie ma nic. A, czekaj. Obróć? Mogę tak po prostu obrócić? Mogę! No dobra. To będzie łatwiejsze niż przypuszczałem. To jest to, co mówiłem. Najmniej oczywiste są rzeczy czasami najtrudniejsze do ogarnięcia. Ja myślałem, że muszę wysadzić ten kryształ, żeby tu przejść dalej. A tu się okazuje, że nie. O, świetnie! Więcej was stara nie miała? Dobra, żeby troszeczkę ulżyć w cierpieniu temu skarabeuszowi, pozwolę sobie go teraz wyciąć w pień. Oj, to był chyba błąd. Ej, gdzie moje te? Czemu teraz mi tak powoli ładuje to żniwo? Może typa jest za mało. O, to jakieś... Co to był topór chyba? Ja nie wiem, co ja walnąłem przed chwilą. A jego zabiłem, okej! Wie. Nie denerwuj mnie, skarabeuszu! Kurde, czemu się nie poświęca na te ikony? No, to jest trochę irytujące. Dobra. Idziem na egzekucję, ale niestety. Muszę sobie jeszcze na nią poczekać. Kurde, ale fajnie wygląda ta ulepszona egida. Teraz nic tylko pakować w jej ulepszenie. Dobra, wróćmy do tego. Ciągle coś drze pysk, ale nie wiem naprawdę co. Czy drze pysk, to bardziej rzężenie niż drzeniem biapy, no ale... O, okej. Na jolo rzut i akurat trafiło tam, gdzie miało. Okej, 40 minut już prawie. Znaczy prawie, dla was to już ponad 42 być może. Dobra, chciałem jakieś... Dobra, ja... Chciałbym jakiegoś checkpointa chociaż ogarnąć sobie.
ja podziwiam, naprawdę. Ja bym chciał móc się tak spinać jak śmierć, nie? Jedną znaczy, w sensie wspinać to jedno, ale tak jak on wiecie, o, jolo, idę sobie pod sufitem. Na własnych rękach. Nie potrzebuję żadnych haków ani nic, tylko po prostu mam takie łapy. Czy, znaczy nie wiem, bo i śmierć i wojna mają takie rączki specjalne, czy no, śmierć ma po prostu tak mocno zakrzywione palce i w przypadku rękawic to ma takie szponiki powiedzmy, ale jakich nie ma, to potrafi się tak spinać. Nie muszę spróbować to trafić. Tu będzie klucz, na pewno. No i dawaj. No, klucz. Orzesz, ty zrzucił mnie! Czekaj, spróbuję z uniku go dziabnąć. Leci. A, mogę go dziabnąć, ale nic mu nie robię. Spoko. Ale wracając, śmierć ma tak po prostu ustawione ręce, nie? Że jemu to nic się nie stanie. W sensie on ma tak silne ręce, znaczy silnie jest też człowiekiem, więc no... Jemu kości się tak po prostu nie złamią. Ale nie o to tu chodzi akurat. Tylko wyobraź sobie, mieć tyle pary w łapach, że w przypadku człowieka mieć chyba takie drobne haczyki tylko na palcach, tak jak ma śmierć w tych rękawicach, wiecie, żeby tego nie wydupsyć się na ziemię za wcześnie. No po prostu tak przechodzicie, nie? A w międzyczasie jeszcze ogarniacie sobie co... O Jezu, ile trumien. No mówiłem coś! Mówiłem coś, że walą mi te stronice prosto na twarz, no. Mówiłem. No mówiłem. Oto dowód. Masakra. O, tu jedno znowu. Nie, już myślałem przez taki dymek dookoła tej trumny. Dobra, tu jest dziura. Tutaj nie... A, o, tu jest przejście, dobra. A! Czekaj, to kamyk, czy... Taki dość specyficzny odgłos. Tylko skąd on dobiega? O, jeszcze zwój szafarza gdzieś tu jest. No, zwój albo ten. Przecież ja miałem interakcję przed chwilą. No, nie trzeba, to czego ja miałem interakcję tutaj przed chwilą ogarniętą? Nie, 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 nie. Stój, stój, stój. Dobra. I tu idę gdzie? A Boże, to jest znowu ten podest, Jesus. Zapomniałem, że on taki odgłos wydaje. Dobra, tu mamy skrzynkę. Nie czaj, do czego miałem tą interakcję na dole, na dole, piętro niżej. Względem tego, gdzie aktualnie stoję. Okej. Okay. Po raz kolejny. Rozdzieracz duszy. Sprawdzić jeszcze raz, co tu mogło być. Jakieś, nie wiem, jakieś przejście? Dźwignia? Coś tam? Nie no, zostałem gdzieś tu i nagle mi interakcja wskoczyła. Ale do czego? No clue. Ale gdzie może być ten zwój? Bo też ten zwój może być... Bo to niekoniecznie musi być teraz zwój, tylko to mogą być po prostu zapisane koordynaty.
gdzieś na ścianie. To jest ten knif. Ze zwojami szafarza. Dobra, ale widzę, że to jest chyba możliwość powrotu, jak tak patrzę. Chyba tak. Dobra, to jest po prostu zejdź. To jest zejście. Tutaj nic. Są dwa, no to tu wiadomo, co trzeba zrobić. Okej, tu się otwiera. No, rozdzieramy duszę. I tu się otwiera. No dobra, tylko teraz tak. Dobra, a co to otworzy? A, to otwiera mi przejście dalej, okej. O, jest! Są koordynaty. Święty zwój szafarza, okej. Dobra, tutaj mam pomysł na to. Nie, dobra, mogę tego normalnie użyć, okej. A to po co? A, chyba że jakby się gracz zaciął tutaj i nie mógł ten wyjść, to wtedy ma to sens. Nie to. Dobra, niewiele mi tu jeszcze zostało, ale wolałbym to już skończyć, więc myślę, że przejdę sobie przez te drzwi i wtedy zakończę. Ale dobra, póki co. Ciało zostawiamy tutaj. Nie, puść. O, nie, czekaj. To mi akurat troszeczkę cofnij, żeby ta druga śmierć miała dojście do czegokolwiek. Znaczy druga śmierć, druga połówka śmierci. Dobra, teraz ta połówka też tu wskakuje. Zmieniamy połowę. Wciskamy ten guzik znowu. Nie, tutaj. A czekaj, czy ta platforma może w sumie otworzyć? Może. Dobra, no to... Ogarnięte, ale tu się coś zepsuło chyba. Dobra, jesteśmy tutaj, akurat po checkpoincie. Dobra, to tak jeszcze na koniec pozbądźmy się tego kryształu. Dobra, resztą tego miasta, choć nie mam tego pojęcia, ile mi tego jeszcze zostało, zajmiemy się w kolejnym odcinku, a ode mnie póki co to tyle. No i do miłego.